cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już 18 odcinek z Gothica 2 Noc Kruka. Wybaczcie, że tak długo nie było Gothica, ponieważ miałem dość duży i skomplikowany harmonogram nagrywania filmów. Dlatego nie mogłem mieć możliwości zapodania kolejnych odcinków z Gothica 2. Dlatego dzisiaj już spokojnie nagram dla was Gothica. Dzisiaj jeszcze będzie Saints Row The Third i Ryzen, więc to by było chyba na tyle co do dzisiejszego dnia. Jutro postaram się dać Battlefielda 3 z kolejnym widzem. Tam chyba z pół godziny będzie odcinek prawie trwał. Tam chyba pół minuty różnicy nie robi wielkiego do pół godziny. Może jakaś reklama nowego serwera, ponieważ chyba przejdę na jakiś inny serwer, bo moi znajomi znaleźli jakiś ciekawszy, fajniejszy serwer i dlatego może go też zareklamuję i zacznę na nim grać, bo nie bądźmy tacy kłamliwi, bądźmy szczerzy, XDaisy już trochę jakby straciło wartość. Nie to, że ja tutaj teraz krytykuję serwer, tylko po prostu dla mnie ten serwer już tak nie jest jak kiedyś. Już to nie jest ten sam serwer, co ja pamiętam z tego, ze swoich czasów. Może za 3 miesiące temu był fajny, za 4, ale teraz już taki trochę już zbrzydł mi. O, deszczyk zaczyna padać. A więc za dużo tutaj się zagadaliśmy. Już nam pogoda się od razu zmienia. No dobra, i jedziemy z koksuchami. Trzeba pojechać te bestie. O tak. Bo mi tu będą tylko przeszkadzać niepotrzebnie. A ja nie potrzebuję takich tutaj bestii. Za przeproszeniem, tak powiem. No co ja bym mógł jeszcze wypić takiego na manę? O, to mogę wypić. Trochę piwa. A nie, bo ja wtedy zginąłem i wiecie, straciłem trochę te postępy, ale... O kurde. No, come on. Come on. Właśnie, co do dzisiejszego zadania w Gothicu. Dzisiaj idziemy zniszczyć kolejną grupę bandytów na farmie Sekoba. I tam pewnie znajdziemy kolejne dowody, które nam potwierdzą, kim jest ten handlarz bronią. Chyba mam wrażenie, że mam trochę za głośną grę. Dobra, myślę, że chyba teraz wystarczy. No i... dowiemy się, kim tak naprawdę jest ten handlarz bronią. Level up! Pięknie. Który już mamy level 7. Pięknie, pięknie. Level wzrasta i skill też wzrasta. No nie powiem, że jest ze mną słabiutko. Coś sobie możemy zjeść. Samolot u mnie leci. Wybaczcie za te hałasy. No wpieprzaj ten ser. Nie po to cię matka karmiła. Chyba, że cię matka nie urodziła, to wtedy wybaczcie. O, w mordę, ile tu jeszcze stworzeń. No z topielcami to ja bym już wolał nie zadzierać, bo one będą dość trudne do pokonania. Dlatego pozwolę, że się zajmę tymi gównami. No, wyjmuj tą broń! Ja walę, co ty robisz? Weź ją. Chyba za dużo spamu jedynką. Nie. Nie przeciśniesz się już do mnie. Kurde, te polne bestie są nieustępliwe. Dlatego trzeba szybko atakować. Pięknie. I teraz muszę wypić miksturę. Coś jeszcze podjeść. Kurde, zaraz mi się skończą mikstury many. Kurczę. A nie, jeszcze mam takie buty. O proszę. Zapomniałem kompletnie.
przejdziemy sobie obok tych topielców. Nie chcę jeszcze z nimi jakoś tak specjalnie walczyć. No i ruszamy na farmę Sekoba. Pójdziemy sobie tą dróżką. Tak, pójdziemy sobie tą dróżką. A chwileczkę, chwileczkę. Ja bym się jeszcze przeszedł na farmę Bengara. Bo tam jeszcze mają skarb. I jeszcze na tym wodospadzie koło przełęczy. Zrobiłbym to przy okazji i miałbym to z głowy. Przeszedłbym się do tego pirata. Porozmawiałbym sobie z nim i dostałbym expa i jakąś nagrodę za zadanie odnalezienia wszystkich skarbów jego. Więc zatrzymamy na chwilę poszukiwania bandziorów na farmie Sekoba i przejdziemy się tam, gdzie właśnie ostatnio dwóch farmerów zginęło, kiedy sprowadzałem bandytów na nich. Nie no, warto sprowadzać wrogów na sojusznicze postacie, bo mogą nam pomóc, ale wtedy nie będziemy mieli expa, ale co tam? Co mi tam zależy? I tak już jestem trochę wyekspiony, ale to wiecie, to jest dopiero początek. Jeden rozdział mam za sobą, tak naprawdę jeszcze mam sporo rozgrywki. Sporo. To nie są jakieś kurcze, nie wiem, 10 godzin rozgrywki, to będzie ze 100 maksymalnie. Może nie, przesadziłem, do 50 godzin. Ale naprawdę gra jest szaleńczo długa, więc tutaj nie ma przelewek żadnych, jeżeli chodzi o tą grę. Ale to jest jeszcze stara gra, to że w ogóle... Bym się do tego zabrał. Już myślałem, że kogoś innego słyszałem, się tak wystrachałem. A może jeszcze porozmawiamy z tymi farmerami? Może mają jakieś informacje? O, proszę, tu mamy to wszystko. Nie wiem, może przejdziemy się na tą farmę Sekoba. Ach, sądzę, że coś znalazłem. Dobra. Sobie teraz porozmawiam z tym właścicielem farmy, bo on pewnie ma jakieś informacje na temat handlarzy broni. Jesteś tutaj farmerem? Można by tak powiedzieć, ale właściwie to jestem tylko najętym pracownikiem. Cała okoliczna ziemia należy do jednego bogatego człowieka. Onara. Nic nie mogę na to poradzić. Z czego żyjecie? Głównie z polowania i wyrębu drzew. Oczywiście hodujemy też owce i uprawiamy ziemię. Onar obarczył mnie tymi wszystkimi pracownikami i muszę im jakoś wyznaczać zajęcia. Ale tylko kilku z nich potrafi dobrze polować, wiesz? Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. What? Straszcie mnie. Czy ostatnimi czasy działo się tu coś dziwnego? Tu zawsze dzieje się coś dziwnego. Jednak najdziwniejsze było nagłe zniknięcie Pardosa. Aha. To jeden z moich parobków. Na pewno nie był z tych, co to uciekają nocą bez słowa. Co było takiego dziwnego w jego zniknięciu? Pardos nie był zbyt odważny. Nigdy nie opuszczał farmy. Wystarczyło, że zobaczył chrząszcza i już brał nogi za pas. Nie są to może najładniejsze stworzenia, ale nie są też niebezpieczne. Słyszałem, że moi ludzie łapią je i jedzą ich mięso. Obrzydliwe. Można się do tego przyzwyczaić. No pewnie. Może już mu się znudziło. Bardzo lubił tę pracę, więc ciężko mi sobie wyobrazić, że uciekł. U mnie mógł robić co chciał, więc raczej nie uciekł do innego farmera. No pewnie. Masz jakieś sugestie? Przypuszczam, że porwali go bandyci. Ostatnio często tu ich widujemy. No już ich nie ma. Kiedyś widziałem, jak prowadzili ze sobą jakiegoś człowieka z miasta. Wyglądało na to, że nie szedł z własnej woli. Gdzie ci bandyci mają swój obóz? Za moimi polami znajdziesz wykute w skale schody. Dobra. Chętnie bym na twoim miejscu... To już było, to już zrobiliśmy właściwie, więc trochę się spóźniłem. Czy ci bandyci nieśli ze sobą jakąś broń? Głupie pytanie. Widziałeś kiedyś nieuzbrojonego rabusia? Nie chodzi o to. Pytam, czy nie mieli ze sobą naprawdę sporego jej zapasu. Dużego transportu. Faktycznie, teraz sobie przypominam. Mieli ze sobą naprawdę sporo oręża. Część w beczkach, część w workach, a część na wozie. O kurde. Dobra, dzięki za info. No i dobra, możemy już ruszać na tą farmę Sekoba. Nie, jeszcze zapomniałbym. Zapomniałbym jeszcze o jednej skrytce.
Tylko tam mogę napotkać jakieś niebezpieczne stworzenia i wiecie, nie chcę też zginąć, więc zaraz sobie zapiszę. Właściwie już teraz powinienem słyszeć jakieś stworzenie znowu. Więc nawet teraz sobie zapiszę. O dobra, zapiszę sobie teraz. Proszę. Możemy się zająć zagrożeniem. Tam jakiś myśliwy sobie. Kurde. Tylko strach się teraz bać, czy mnie ten topielec nie zapieprzy. Nie zabije mnie. Obawiam się najgorszego w tej chwili. Dobra, spróbuję z nim walczyć. Ło. Dobra, ubiję dziada. Banał, kurde. Nic tu nie ma. Myślałem, że będzie gorzej. Ale się udało. A nie, tam jeszcze... No dobra, to już może teraz będę się czegoś bardziej obawiał. Cholera. No to teraz nie fajnie, nie fajnie. Trochę miodu zjemy. Miam, pyszny miód. To. I to. Dobra. Dobra, idzie jakoś sobie ten topielec. Zabijemy ich osobno. No, come on, bitch. Come on. No, chodź. Jakoś wolno chodzi. A nie, bo on po wodzie trochę pochodził i jest mi ciężko teraz. Dobra. Jedno padło. Teraz musi drugie paść. No, może sobie wypiję jakąś miksturę many, chociażby nawet taką już. Chociaż nie powinienem jej pić, bo mam jeszcze za mało many, ale już taką wypiję. Dobra, już cię zniszczę. Dobra. Jeb. Jebut. Jebut. Sorki, ale muszę zrobić cięcie. Okej, okay, już jestem. Jak zwykle mi ktoś musiał przeszkodzić. A to mnie już bardzo denerwuje. Jak ktoś mi ciągle przeszkadza. Tak jeszcze z rana, kiedy chcę sobie coś nagrać. Ale dobra. Przyzwyczajenia po prostu. Z przyzwyczajenia. Okej, okay, nawalamy. Sądzę, że coś znalazłem. U, tam jakiś dzik. Dobra, no to mogę zjeść jakieś rośliny w sumie. Z tej ziółko. Dobra. I... O, proszę. Jeszcze rybkę. Rybkę, pipkę. No i możemy iść na tą farmę Sekoba. Jeszcze tylko oddamy te skarby całemu Gregowi i możemy się zająć tą sprawą. Chyba że skończymy teraz odcinek, nie wiem. A w następnym odcinku bym się zajął farmą Sekoba. Zobaczymy. W sumie może zrobię krótki odcinek, bo ostatnio coś robię ciągle za długie odcinki. Pewnie wam to lekko przeszkadza. Nie wiem. Nie wiem, jaką macie opinię na temat moich filmików, które są... Czy robię je za krótkie, czy za długie. Czy w ogóle nie wiem, czy wam się podobają, czy nie. Znaczy ja znam po części opinię waszą, a po części też nie, dlatego... Ja chyba zrobię osobny filmik i spytam się was dokładnie, czy jaką macie opinię na temat moich filmików. Zrobię chyba coś takiego. I dokładnie się dowiem, co tak dokładnie po prostu wypowiecie się na temat moich filmów. Bo ja muszę znać waszą opinię i chcę wiedzieć, czy
przypadkiem nie robię za długich filmów, bo ja nie muszę robić długich filmów, mogę robić króciutkie, super mega króciutkie, ale też chodzi o to, czy wy chcecie te długie filmy, które ja robię. Ale w sumie zobaczymy co do Gothica. Może będzie trwał z 25 minut, może będzie trwał z pół godziny. Zobaczymy. By mi tak ciągle nie przeszkadzano, nie dzwoniono do mnie, bo mnie to trochę też już irytuje. Dlatego nie dość, że na Skype muszę wyciszać, to jeszcze może telefon zacznę wyciszać. To też mnie już powoli zaczyna denerwować. O, są grzybki, to sobie je pozbieram przy takim pniu drzewa. Zawsze są jakieś grzyby. Dobra, możemy już gadać z tym piratem. Znalazłem twoje ukryte łupy. Na pewno masz przy sobie moje rzeczy. Jakieś 100 monet, złoty kielich, srebrną misę oraz amulet. Oddawaj! Tak. Oto twoje rzeczy. Sakiewka z setką sztuk złota, złoty kielich, srebrna misa, amulet. Bardzo dobrze. Masz szczęście, że nie jesteś na tyle głupi, żeby uciec ze znaleźnym. Oto twoja część łupu. Co proszę? Tylko tyle? O w mordę. A kim ty właściwie jesteś? To nie twoja sprawa. Gdybym chciał ci powiedzieć, kim jestem, to chyba bym to zrobił, nie? Zrobiłem tyle dla ciebie, a ty tak się odwdzięczasz. Wszystko w porządku? Nie do końca. Najemnicy nie okazali się szczególnie pomocni. Myślałem, że mają w sobie trochę ikry. Ale wychodzi na to, że to zgraja zadufanych w sobie pyszałków. Czego chciałeś od najemników? Przecież wiesz, szukam tego faceta w czerwonej zbroi. Aha. Ale ci idioci też nic nie wiedzą. No to współczuję. Dobra, przejdziemy się na farmę Sokoba, porozmawiamy z samym farmerem i dowiemy się, gdzie są ci bandyci. O! Kolejny pałasz bandytów, coś upuścili. No i dobra. Zapiszę sobie znowu grę. Ja mogę sobie iść dalej. Dobra, sobie tak przeszłem. Dzień dobry. Ja idę do samego właściciela farmy. Czego szukasz na mojej ziemi? Nie ma tu nawet co ukraść. Wynoch! Szacunku trochę dla maga ognia. Skrawek ziemi, który do nikogo nie należy? Znajdź sobie pracę, może wtedy pewnego dnia i ty dorobisz się swojego kawałka ziemi. Póki co, idź się powłóczyć gdzie indziej. Posłuchaj. Nie mam w tej chwili żadnej pracy dla ciebie. Skopałbym mu ten tyłek, to może by się trochę nauczył. A może jego żona coś wie. Wszystko w porządku? Cóż, właściwie nie do końca. Kręgosłup strasznie mnie boli od ciężkiej pracy. Co cię tu sprowadza? Tak rzadko miewam gości. Na ogół odwiedzają mnie albo zbiry z gór, albo ci okropni strażnicy miejscy. Ostatnio dość często nachodzą farmy, ale ty nie wyglądasz jak jeden z nich. Czym się zajmujesz? Od lat sama się o to pytam. Mój mąż Sekop ma na pieńku już chyba ze wszystkimi w okolicy. Jest zadłużony po uszy, dlatego też podkrada różne towary Onarowi, sprzedając je później w mieście. Dzięki tym machlojkom udało mu się zbić fortunę. Każe ludziom pracować tak długo, aż biedakom zaczynają się łamać kręgosłupy. Doszło do tego, że nazywają go nadzorcą niewolników. Nie jestem specjalnie dumna z tego, że Sekop jest moim mężem. Uwierz mi, czasami żałuję, że nie ma już bariery. Co? Może chciałbyś kupić coś do jedzenia albo broń do polowania w lesie? Głowa do góry. Uważaj na siebie i nie pozwól, by cię dopadli. Czekaj, pozmawiam jeszcze z tobą. Bariery? No wiesz,
kopuły otaczającej do niedawna górnika. No to kurde, bariery, nie wiesz. Wielu robotników i farmerów, którzy popełnili jakieś przestępstwo. Dobra. To jakoś podejdę do ciebie bliżej, bo jakoś dziwnie głos się wycisza. Widziałaś kiedykolwiek barierę? Nie, jedynie o niej słyszałam. Bengar, farmer z pastwisk położonych nieco wyżej, na pewno będzie mógł powiedzieć ci więcej. Jego farma znajduje się niedaleko przełęczy prowadzącej do górniczej doliny. Dobra. A właśnie, to może co możesz mi zaoferować? A czego potrzebujesz? Kościany łuk, kusza bojowa. Miksturkę sobie mogę kupić. No, ja jeszcze pohandluję dodatkowo. Dobra, same starty śmieci tutaj mam, dlatego je posprzedaję dla większego łupu. Co tu jeszcze mogę? O kurde, ile mam tego ziela. Posprzedawałbym to wszystko. Grabie sprzedam. Srebrny pierścień. Dobra, ja sobie już idę. Idę stąd. O, gulaszu sobie trochę kupię. Będę miał co jeść. No i dobra. Mogę iść już sobie. Dziękuję. Dobranoc. Dobra, idziemy na tą farmę. Znaczy na farmę. Idziemy po tych bandytów. Chociaż się obawiam najgorszego tutaj w tej chwili. O, tu krwiopijce są. Kurde. Ja cię kręcę. Dobra. Jedno padło. No, come on. Dobra. Tu sobie z jedną częścią poradziłem. Ale wiecie, tutaj jest sporo stworzeń, więc muszę uważać. A tamto już w ogóle chyba nie jest spokojnie. Cholera. Kurde! What the fuck? A! Jakieś gówno mnie! To są te szkielety! Nie, one mnie zabiją szybko. Dlatego sprowadzę tutaj pomoc. Ja pisko. Chłopie! Pomógłbyś mi. Znowu jedna z tych głupich bestii. A dobra, tu już mi pomogą. No jest, boję się, że oni. Że ten jeden gówniany goblin zabije ich. Ja nawet nie patrzę. No chodź! Jedna bestia mniej. Ktoś zginął? Yes. Dobra, przeżyli. Wszyscy przeżyli. Kurde. Till to już prawie. Okej, dobra. Jednego szkieleta mamy z głowy. Przeskakujemy nad ogniskiem. Nie wiem. Za chwilę chyba zakończymy ten odcinek. No chyba już nawet nie ma sensu na tych bandziorów lecieć. Chociaż nie wiem. Powiem tak szczerze. Czekaj, spróbujemy te wilki powybijać. No, come on. O kurde. Dobra. Nie zagryzą mnie jeszcze tak szybko, więc je ubiję jakoś. Ty spieprzaj tam. Gryźć gruz. O tak. Poradzę sobie spokojnie. Dobra. Jest. Dobrze, że jeszcze jestem mocny. Chyba jeszcze coś miało mnie zaatakować, nie wiem. Miałem takie wrażenie. Jeszcze taką miksturę wypiję, o proszę. Już mi lepiej. Dobra. Hu. Mocne stworzenia tu są.
Nie, nie, kolejny goblin. Niech to, dobra. Przejebę ją z głowy i farmerzy wybiją. To cudo. To jest ożywieniec, spokojnie, to jest ożywieniec. W ogóle jak to wygląda, kurde. Srać mi się chce. Macie tu zagrożenie. No chodź po mnie, chodź po mnie, chodź. O, dobra, macie już co wybijać. Tyle powiem. Dobra. Już. Bieram się. Ten skoczył na skałę, kurde, dobry. Dobra. Tyle na ten temat. Tyle na ten temat. Ciągle to potrafię. No widzisz, o. Dokąd więc się udajemy? Jesteś tutaj zarządcą? Jeżeli chcesz spacerować po mojej ziemi, musisz zapłacić 5 złotych monet, albo dostaniesz niezły wycisk. Dobra, masz tu. Masz tutaj 5 złotych. Skoro nie mam wyboru, biedaku. Proszę. Oto twoje pieniądze. Dziękuję i życzę miłego dnia. Dobra, spokojnie. Mogłem cię skopać, ale wiesz, wtedy bym jadał stał na tym. Dobra. Dobra, dojdziemy do tych bandytów, powybijamy ich wszystkich, zakończymy odcinek. Takie jest moje postanowienie na ten odcinek, żeby nie przedłużać tego wszystkiego. Dojdziemy tam, zrobię save'a i się będziemy z nimi bawić. Nie, kolejny goblin, to są chyba jakieś jaja. No dobra! Jak jaja, to ja... O, w mordę! Ile zabierają HP? Takie małe skurczybyki. No, come on, chodźcie. Macie tu towarzycho! Możecie co wybijać, macie co wybijać, proszę. Dobra. To już wybijecie bez problemu. O, sorki za ten dźwięk. O kurde, jak to wygląda? Jedna bestia mniej. Dobra, poradzili sobie z gównem. Z tym gównem. No i dobra, możemy tam już iść po nich. Zaczniemy zaraz z nimi nawalać i zakończymy. Albo możemy teraz zakończyć w następnym odcinku, zająć się już tymi bandziorami. Chyba tak nawet będzie lepiej, bo już będę miał oczyszczone miejsce. Będziemy mogli już walczyć z tymi idiotami. Nie. Jeszcze jeden goblin. Kurde, no jaja sobie chyba robicie. Dobra. Tu gdzieś się zatrzymamy. Tak się zaszyjemy. O, proszę. Dobra, zakończymy już ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się spodobał. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. Żegnam się tutaj z wami, był Skorpio. I trzymajcie się do następnych odcinków. Na razie.